Radni Rady Powiatu w Legionowie zgłosili następujące kandydatury na stanowisko starosty legionowskiego: Sylwester Sokolnicki, Roman Smogorzewski. Komisja skrutacyjna w składzie Mariusz Grzybek, Jacek Drozdowski, Dariusz Depczyński stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Osób uprawnionych do głosowania 23, wymagana bezwzględna większość ustawowego składu Rady 12. Radnych obecnych na sesji 23, radni, którzy wzięli udział w głosowaniu 23, liczba wydanych kart do głosowania 23, głosów ważnych oddano 23, głosów nieważnych oddano 0. Głosów ważnych nad kandydaturą Roman Smogorzewski oddano 13, głosów ważnych nad kandydaturą Sylwester Sokolnicki oddano 10, głosów ważnych bez wskazania żadnego z kandydatów oddano 0. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wobec uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady starostą legionowskim wybrany został pan Roman Smogorzewski. Gratulacje. Gratulujemy, zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy radni, przede wszystkim chciałem podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście, i chciałem zapewnić o mojej ogromnej woli współpracy nie tylko z tymi, którzy na mnie głosowali, ale ze wszystkimi radnymi. Jak wiecie doskonale, znam ten powiat. Jak patrzę tutaj na niektóre twarze, na przykład Moniki Marć, to pamiętam ją, jak razem budowaliśmy podwaliny tego powiatu. Uśmiecha się do mnie pani Kasia Rembelska, którą, o ile pamięć mnie nie myli, przyjmowałem do pracy tutaj jako starosta. Także pamięć mnie jeszcze nie myli. Pamiętam, to były bardzo trudne czasy, kiedy funkcjonowaliśmy na półtora piętra obecnego starostwa. Dzisiaj go rozbudowujemy. I nie mówię tutaj, że to administracja się rozbudowuje, tylko ten powiat tworzony był bez sanepidu. Powiatowy Urząd Pracy był w budynku na Krasińskiego 70 w tak zwanym bloku i wielu, wielu instytucji nie było. Dzisiaj one są. Ten powiat świetnie funkcjonuje. Ja chciałbym, żeby, bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było lepiej. Chciałbym, żeby funkcjonował jeszcze lepiej. Myślę, że za chwilę przedstawię Państwu, bo taka jest ustawa, propozycję osób do zarządu i będziemy mogli sprawnie w oparciu o urzędników starostwa, których mógłbym tu więcej wymieniać, znam, cenię i szanuję, dalej rozwijać bardzo dynamicznie funkcjonujący powiat legionowski. Chcę powiedzieć, że muszę się zmienić, że przez 22 lata pełniłem mocny mandat prezydenta miasta Legionowo, gdzie ten organ jest jednoosobowy i gdzie mieszkańcy powierzają realizację tej wizji, oczywiście w uzgodnieniu z radą, w rozmowach z mieszkańcami. Tutaj ta zmiana jest zasadnicza, jest ustawowa. Mamy zarząd powiatu i do tego jestem starostą spoza rady. W związku z tym to państwa się będę musiał słuchać, to z państwem będę konsultował każdą rzecz. Jestem absolutnie do państwa pełnej dyspozycji. Niosę ze sobą te doświadczenia ze starostwa, te 3,5 roku z końca lat 90. i z początku lat 2000, ale niosę też ze sobą te doświadczenia związane z byciem prezydentem stolicy powiatu legionowskiego. I myślę, że są obszary, szczególnie tutaj myślę o komunikacji, które wymagają większej aktywności i większej koordynującej roli powiatu legionowskiego. Myślę, że jeszcze parę obszarów można byłoby tu określić, ale nie chcę dzisiaj tego robić. Myślę, że z tą większością
i z tymi, którzy będą chcieli współpracować. Określimy priorytety na te 5 najbliższych lat. To są trudne czasy, to są czasy, gdzie i bezpieczeństwo, o którym kiedyś myśleliśmy, że żyjemy w bezpiecznej Europie czy w bezpiecznym świecie, to też jest jakieś zadanie, nad którym powinniśmy się pochylić. Cieszę się, że w tej Radzie wyłoniła się stabilna większość. Nie jestem przesądny, myślę, że ta trzynastka będzie dla mnie absolutnie szczęśliwa. I te 5 lat dla powiatu legionowskiego, tak jak te 22 lata dla Legionowa, będzie takim złotym czasem, tak jak te ostatnie 30 kilka lat, powiem to jako historyk, to jest złoty wiek Rzeczpospolitej. Tak jak mieliśmy za czasów Jagiellonów, to co nam się udało zrobić mimo różnych kampanijnych pomysłów, że Polska była w ruinie, to była cudowna i wspaniała rzecz. A duża w tym zasługa samorządu, tego gminnego, ale też samorządu powiatowego. I mam nadzieję, że uda nam się aktywniej, lepiej, bardziej włączyć w dostosowywanie się tego samorządu do nowych potrzeb, nowych możliwości zmieniającego się powiatu legionowskiego. I na koniec jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za to olbrzymie zaufanie, którym mnie obdarzyliście. I naprawdę deklaruję z każdym radnym i ze wszystkimi urzędnikami pracującymi w powiecie legionowskim ogromną wolę współpracy, że skończę, bo jestem zwolennikiem takiego biblijnego określenia, że po owocach mnie i członków zarządu poznacie i myślę, że to z tych owoców wszyscy będziemy dumni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.